pewność zbawienia. I w tym zakresie ciekawić nas będzie kwestia zbadania się i co w wyniku tego zbadania się znajdziemy. W 2010 roku pewien człowiek o imieniu Scott w wieku 47 lat obchodził swój pierwszy dzień urodzin. Scott Bolzan. Dosyć smutny przypadek, że w wieku 47 lat obchodził swój pierwszy dzień urodzin. Ma tylko jeden rok wspomnień, ponieważ minął rok, od kiedy pośliznął się i upadł w umywalni w swojej pracy. To było w 2010 roku, a wypadek był w 2009 roku. W wyniku wypadku doznał poważnego wstrząsu mózgu, co spowodowało ciężką formę amnezji, która wymazała wszystkie wspomnienia z poprzednich 46 lat jego życia. Teraz, w 2010, jest w trakcie budowania nowych wspomnień. Poznając od nowa swoją żonę i rodzinę, i z jego wspomnień można powiedzieć, że uderzająca jest jego wypowiedź. To było po prostu zagubione poczucie, że nie wiem, gdzie jestem na tym świecie i kim jestem, powiedział Bolzan. To jest właśnie dziwna rzecz w amnezji. Ponieważ pan Bolzan mógł wyciągnąć portfel, aby spojrzeć na swoje oficjalne dokumenty identyfikacyjne i wiedzieć, kim jest, ale jednocześnie nie miał żadnych wspomnień ani emocjonalnych związków z tym, kim jest. Niektórzy chrześcijanie są w pewnym sensie tacy, że wiedzą, co Słowo Boże mówi o tych, którzy wierzą, że są synami Bożymi, ale z trudem uzyskują zapewnienie, że mają z Nim osobisty kontakt. Duch Święty przyszedł, aby dać nam między innymi wewnętrzne świadectwo zbawienia. Sam Duch Święty świadczy z Duchem naszym, że jesteśmy synami Bożymi, mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział, 16 werset. Kiedy zapytano pewnego młodego człowieka, skąd wie na pewno, że jest zbawiony, odpowiedział: wiem, że wiem, że wiem. Jednak dla niektórych nie jest to takie proste. Jest wielu chrześcijan, którzy zmagają się z brakiem pewności. Uwierzyli oni w Ewangelię, przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela i starają się z Nim kroczyć. Brakuje im jednak pełnej pewności, że są prawdziwie synami Bożymi i mają tendencję do szukania pokoju w sobie lub przyglądania się swojemu postępowaniu w tej sprawie. Jednak kaznodzieje Lordship Salvation nie są ich przyjaciółmi w tym dążeniu do znalezienia pełnej pewności. Jak wspomniano na zakończenie poprzednich rozważań, nakłaniają oni swoich słuchaczy lub czytelników do zbadania siebie i zakwestionowania własnego zbawienia, aby sprawdzić, czy naprawdę są w wierze. Dzięki za nic. To najgorsza możliwa rada, jaką można dać komuś zmagającemu się z brakiem pewności. Czas na zbadanie zatem.
tekstów egzaminacyjnych. Nie testów, tylko tekstów egzaminacyjnych, czyli tekstów nadużywanych w celu wymuszenia u tych, którzy słuchają takiej interpretacji, wymuszenia na nich tego, żeby się poddawali testom. Co Biblia mówi o badaniu siebie? I na czym powinien opierać się wierzący, aby uzyskać pewność zbawienia? To bardzo ważne pytania. Istnieją dwa fragmenty Pisma Świętego, które są często niesłusznie używane do promowania idei samokontroli w celu uzyskania pewności. Pierwszy z nich brzmi: niech więc człowiek doświadcza samego siebie, a tak niech jest tego chleba i z kielicha tego niech pije. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 28 werset. Ten werset jednak nie nawołuje nas do badania, czy jesteśmy zbawieni, ale nawołuje tych, którzy są zbawieni, aby badali się przed uczestnictwem w Wieczerzy Pańskiej. Powinniśmy wyznać każdy grzech w naszym życiu przed przyjęciem emblematów. Widać to w wersetach 31 i 32, gdzie Paweł mówi, że jeśli osądzimy samych siebie, to nie będziemy dyscyplinowani przez Pana. Oczywiście w pierwszym rzędzie chodzi o to, żeby rozumieć, że ten chleb i ten kubek wskazują na rozdzielenie ciała i krwi Pana Jezusa, wskazując na Jego śmierć na krzyżu Golgoty i na Jego osądzenie w trzech godzinach ciemności. I jeżeli Ty to rozumiesz, że jesteś zbawiony na podstawie tej doskonałej ofiary i Ty to rozumiesz, że ten chleb i ta zawartość kubka to nie jest tak jak w zwykłym McDonaldzie, coś do jedzenia, coś do popicia, tylko właśnie symbol tego, co się wydarzyło, co się stało z Panem Jezusem w trzech godzinach ciemności i później, gdy oddał ducha, to wtedy masz jeść i pić z tego kielicha i z tego chleba. Masz korzystać z tej zawartości kubka i łamać ten chleb. I to widać w wersetach 31-32 pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, gdzie apostoł Paweł mówi, że jeśli się już osądzimy, to musimy łamać chleb i pić z kubka. I należy tu zauważyć, że jeśli chrześcijanie źle postępują, to mogą być osądzeni, aby nie być potępieni razem ze światem, jak mówi nam zresztą pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 32 werset. I można to porównać z wersetem 30. Bóg może nawet wystawić na śmierć cielesnych chrześcijan, aby mogli być zbawieni w dniu Pańskim, czyli oddać na zatracenie ciała szatanowi, aby zbór, duch był zbawiony w dzień Pański. Duch zboru lub generalnie duch, tam nie jest powiedziane czyj duch. Najwyraźniej ten fragment mówi o tych, którzy są pańscy i którzy wiedzą, że są zbawieni. Koryntianie mieli wiele problemów i spraw, ale brak pewności nie był jedną z nich. Paweł apostoł napisał do nich: w nim ubogaceni we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu, jak świadectwo Chrystusa utwierdzone zostało w was, tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak poucza nas pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, od 5 do 7 wersetu. Nie mieli wątpliwości co do własnego zbawienia. Nie stąd wynikały ich problemy, ale byli nieuporządkowani przy Wieczerzy Pańskiej i w innych dziedzinach życia. I można też zadać retoryczne pytanie, jakie zadał apostoł Paweł, jakie Paweł zadał Koryntianom. Ale to jest nadużycie tego wersetu. I właśnie retoryczne pytanie Pawła do Koryntian zostało źle zastosowane. Ponieważ rozważamy sytuację wierzących w Koryncie,
jest to dobry punkt, aby przejść do innego fragmentu, który jest używany do udowodnienia konieczności ciągłego samooceniania się. Badajcie samych siebie. Czy jesteście w wierze? Samych siebie doświadczajcie. Czyż sami o sobie w pełni nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że jesteście niedoświadczeni. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. Użycie, a raczej nadużycie tego tekstu jako nakazu samooceniania w celu sprawdzenia, czy istnieją dowody zbawienia, jest okropne. Jak to możliwe, że ci, którzy mienią się być nauczycielami, pasterzami i przewodnikami ludu Bożego, nadal przekręcają ten tekst, ten werset, aby udowodnić ich błędną teorię? Jako chrześcijanin mam zawsze badać siebie, aby zobaczyć, czy jest we mnie jakaś zła droga, jak mówi Psalm 139, werset 24, i osądzać siebie w Bożej obecności. Tak więc samokontrola w celu osądzenia samego siebie nie jest tutaj zagadnieniem spornym. Jednak samosąd, samoosąd, bardzo potrzebne ćwiczenie duszy, bardzo potrzebne ćwiczenie serca jest czymś całkiem innym niż badanie siebie w celu ustalenia, czy w ogóle jesteśmy zbawieni. Tutaj kluczową kwestią jest, że jeśli człowiek, taki jak apostoł Paweł, nie spełniłby próby, o której mowa była w tym wersecie, to Paweł zostałby zdyskwalifikowany jako apostoł, a nie jako zbawiony. Niestety, z powodu błędnej interpretacji tego wersetu przez tych nauczycieli Biblii jest wielu chrześcijan, którzy wiecznie badają się, czy są w wierze. Interpretacja tego wersetu jest jasna jak słońce. Koryntianie słuchali głosu fałszywych apostołów, superapostołów, arcyapostołów. Tak możesz przeczytać w 2 Koryntian 12:11, którzy podważali, kwestionowali apostolstwo Pawła. Odpowiedź Pawła na te oszczerstwa i przeinaczanie jego posługi brzmiała: skoro szukacie dowodu, że Chrystus mówi we mnie, badajcie samych siebie, jak mówią nam wersety 3 i 5. W jaki sposób wy, Koryntianie, staliście się chrześcijanami? To sam apostoł Paweł doprowadził ich do Zbawiciela. Jeśli chcieli zobaczyć dowód jego apostolstwa, musieli tylko spojrzeć na samych siebie. Apostoł Paweł zakłada, że na jego retoryczne pytanie o to, czy Chrystus rzeczywiście był w nich, odpowiedzą twierdząco. Jest to narzędzie retoryczne, na które nie należy odpowiadać, tylko zastanowić się. Jest to narzędzie retoryczne, aby obudzić Koryntian, przebudzić ich do zrozumienia durnoty, głupoty w kwestionowaniu jego apostolstwa. Paweł nie mówi im, żeby szukali dowodów ich własnego, prywatnego zbawienia dla ich własnej pewności, ale aby patrzyli na ich zbawienie jako na dowód i referencję apostolstwa Pawła. Dokładnie to samo jest powiedziane w Filipian, że oni są, Filipianie, koroną Pawła. Po prostu chodzi o to, że jeżeli ja jestem zbawiony, to ci, którzy doprowadzili do tego, że usłyszałem Ewangelię, są autentycznymi nośnikami Słowa Bożego. I tak należy to rozumieć. To jest właśnie to, że apostoł Paweł tutaj szuka potwierdzenia, ale swojej służby apostolskiej, a nie zbawienia tych Koryntian. Koryntianie nie mieli wątpliwości co do własnego zbawienia. Pomimo ich zachowania na pewno nie byli potępieńcami i dlatego Paweł był rzeczywiście apostołem Boga. I też jest kwestia pewności zbawienia, która jest powiązana z listem Jana,
Czy list Jana jest próbą dla wierzącego? Zapewnienie o zbawieniu, trwały pokój, który człowiek posiada jako dziecko Boże, jest tematem najwyższej wagi. Czy można mieć takie zapewnienie? Jak się je uzyskuje? Badanie samego siebie jest ważnym ćwiczeniem w życiu wierzącego. Powinniśmy prowadzić tak zwane krótkie rachunki z Bogiem, wyznawać nasze grzechy, a to może być realizowane tylko przez samokontrolę i samoosąd. Jednak to jest jedna ważna sprawa i nie wolno jej mylić. Mylić z fałszywymi praktykami zwolenników Lordship Salvation. Jednak myśl o tym, że wierzący bada samego siebie, aby sprawdzić, czy w ogóle jest wierzący, szukając dowodów wewnątrz lub w zewnętrznym swoim własnym postępowaniu, jest tak niebiblijna, jak tylko można sobie wyobrazić. Uderzające jest to, że wielu z tych, którzy głoszą Lordship Salvation, w rzeczywistości promuje tę ideę, chociaż nie są w tym odosobnieni. I nalega, aby szła ona w parze z ich nauczaniem na temat tego, co stanowi prawdziwą Ewangelię. Ich ciągły nacisk na ideę, że dziecko Boże powinno badać siebie, aby zobaczyć, czy jest takie, przenosi się również na ich interpretację pierwszego listu Jana. Nauczyciele Lordship Salvation często zachęcają wierzących do używania tego listu jako testu, aby sprawdzić, czy są naprawdę zbawieni. Przykładem takiego jest na przykład Rail, znany kaznodzieja dawnych czasów. List Jana jest rzeczywiście kamieniem dotykowym lub testem rzeczywistości, ale nie dla wierzących, aby sprawdzić, czy są zbawieni, ale dla wierzących, aby wykrywali fałszywych nauczycieli i fałszywych braci, pseudo-adelfosów. Chrześcijanie w czasach Jana byli w niebezpieczeństwie dostania się pod wpływ gnostyckich, fałszywych nauczycieli lub antychrystów, jak nazywa ich Jan. Wzywa on umiłowanych, aby nie każdemu duchowi wierzyli. Nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchy, czy są od Boga, czy są z Boga. Bo wielu fałszywych proroków, wielu fałszywych przemawiających wyszło na świat. Tak mówi pierwszy list Jana, 4:1. A także, to wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Pierwszy list Jana, 2:26. Ci fałszywi nauczyciele wyznawali mistyczną duchowość i mieli heretyckie poglądy na temat osoby Chrystusa oraz praktykowali lubieżny, grzeszny styl życia. Mieli ciągle świadomość grzechów. I bardzo ważne jest, żeby rozróżniać między tym, co mówimy, a tym, co wiemy. Jedno z kluczowych wyrażeń w pierwszym liście Jana brzmi: jeśli mówimy, będą tacy, którzy mówią, że są chrześcijanami, także mamy to w Jakuba. Cóż to, bracia, pomoże, że ktoś mówi, że ma wiarę. Nic to nie znaczy, jeżeli nie ma wiary. Będą tacy, którzy mówią, że są chrześcijanami, ale jeśli nie kochają braci, jak mówi pierwszy list Jana 1:9 albo 4:20, jeśli chodzą w ciemności, jak mówi pierwszy list Jana 1:6, jeśli mówią, że nie mają grzechu, jak mówi pierwszy list Jana 1:8 i tak dalej, to pewne jest, że nie są z nas. Jeśli coś chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka, pływa po jeziorze jak kaczka, to nie jest to przypadkiem kaczka? Gnostycy dotknęli Kościół, szczególnie w pierwszym i drugim wieku,
fałszywe i niekanoniczne Ewangelie, takie jak Ewangelia Tomasza, były pełne gnostyckich błędów. To dlatego apostoł Jan napisał swój list. Było to mocne stwierdzenie co do natury prawdziwego Chrystusa, wiecznego życia, którego oni rzeczywiście widzieli i dotykali. On był człowiekiem i jednocześnie Bogiem. Jak mówi nam pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset oraz w porównaniu z pierwszym listem Jana, 5 rozdziałem, 20 wersetem. Pewien znany kaznodzieja William MacDonald zwięźle opisał ten błąd. Gnostycy wyznawali, że są chrześcijanami, ale twierdzili, że mają dodatkową wiedzę przewyższającą to, czego nauczali apostołowie. Niektórzy nauczali, że materia jest zła, a zatem człowiek, Chrystus Jezus, nie mógł być Bogiem, skoro przyjął postać materialną, materialnego ciała. Wprowadzili gnostycy rozróżnienie między Jezusem a Chrystusem. Stąd u Jana, jeśli ktoś nie wierzy, że Jezus jest Chrystusem. I Chrystus był w ich nauczaniu boską emanacją, w ich, czyli gnostyckim znaczeniu, był boską emanacją, która przyszła na Jezusa podczas jego chrztu i odeszła przed jego śmiercią. Według gnostyków Jezus umarł, ale Chrystus nie umarł. Krótko mówiąc, zaprzeczali wcieleniu i temu, że Jezus był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. I ponieważ gnostyków zdaniem materia była zła, a duch czysty, nauczali oni, że możemy żyć jak nam się podoba, dopóki jesteśmy w ciele i zaspokajać wszystkie nasze pragnienia, pomimo sumienia lub Bożych praw. Kiedy to widzimy, cel listu Jana staje się dla nas bardziej jasny. Chrześcijanie potrzebowali rozróżniać prawdziwych braci i nauczycieli od fałszywych, aby mieć świętą społeczność i chodzić w społeczności z Ojcem i w Synu. Jest to jeden z powodów, dla których w liście Jana są tak ostre rozróżnienia. Pisze on w kategoriach absolutnych: kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lub kto czyni niesprawiedliwość, nie jest z Boga, i tym podobne. Podczas gdy apostoł Paweł pisze o zmaganiach narodzonego na nowo wierzącego i działaniu w nim ciała, o czym możesz przeczytać w Rzymian 7 rozdział. Nie poruszyłem kwestii gnostyckich eonów pośrednictwa, ponieważ nie jest to kwestia poruszana przez apostoła Jana, ale raczej natura prawdziwego Chrystusa i pobożnego życia. Z drugiej strony apostoł Paweł nawiązuje do tego aspektu gnostyckiego mistycyzmu, szczególnie w liście do Kolosa. Janowi nie chodzi tak naprawdę o badanie samego siebie, ale przedstawia on cechy, które będą charakteryzować boską naukę w wierzących, boską naukę czynną wierzących, aby mogli oni odrzucić te, które są fałszywe bez względu na ich pretensje, na ich roszczenia. I tak widzimy w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, 10 werset oraz w 5 rozdziale, 1 werset. W Ewangelii Jana, w Ewangelii według Jana, apostoł Jan ukazuje przejawienie się Boga w osobie Syna. Przejawienie się Boga w osobie Syna. W swoim liście przedstawia cechy, czyli charakterystykę tego samego boskiego życia, które objawia się w świętych. Pierwszy list Jana musi być rozumiany w całości, a Jan nieustannie stwierdza, że prawdziwi wierzący wiedzą. Wiedzą, kim są. On sam mówi nam o celu swojego listu: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie
życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego, jak mówi nam 1 list Jana, 5 rozdział, 13 werset. Sens jest jasny. Ci, którzy wierzą w Syna Bożego, w przeciwieństwie do tych, którzy mówili, że Syn Boży nie przyszedł w ciele i byli w rzeczywistości antychrystami, ci właśnie prawdziwi wierzący mają życie wieczne. Czyli odróżniamy tych, którzy wierzą w Syna Bożego, ci mają właśnie życie wieczne, od tych, którzy kłamstwa opowiadali o Synu Bożym i byli w istocie antychrystami. Jan, apostoł, dał wierne świadectwo, pisząc, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 11-12. Apostoł Jan mówi, że wiemy, iż mamy życie wieczne, ponieważ mamy prawdziwego Chrystusa, a nie fałszywego. Taki jest cel tego jego listu. Najwyraźniej nie ma to nic wspólnego z badaniem samego siebie, ale z zachęcającym potwierdzeniem, że ponieważ wierzyli w prawdziwego Chrystusa, Syna Bożego, to koniecznie mieli życie wieczne. Jan daje około 12 pozytywnych twierdzeń, że dziecko Boże wie, kluczowe słowo w liście, wie, że jest zbawione. Istotą zbawienia jest to, że ktoś wie, że jest zbawiony. Ktoś wie, że nie ma żadnej świadomości grzechów. Ktoś wie, że jest zbawiony. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie, mówi 1 list Jana, 5 rozdział, 10 werset. Dziecko wie, kim są jego rodzice i nie potrzebuje testu, aby to udowodnić. Sam Duch Święty świadczy w naszym duchu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I dlatego woła Abba Ojcze. Zresztą mamy to opisane w liście do Rzymian, 8 rozdział, 15-16 werset. To, że Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, czyli osobą boską, Bogiem objawionym w ciele, to jest kluczowa kwestia w pierwszym liście Jana. Także wersety z pierwszego listu Jana, w których pada słowo wiem, to są następujące. Po pierwsze, pierwszy list Jana, drugi rozdział, 13 werset. Piszę wam, ojcowie, boście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, boście zwyciężyli złego. Piszę wam, dzieci, boście poznali Ojca. Następnie, pierwszy list Jana, drugi rozdział, 21 werset. Nie pisałem wam, dlatego jak gdybyście prawdy nie znali, ale dlatego, że znacie ją. Oraz to, że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy. Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was i nie potrzebujecie, aby was kto uczył. Ale jak to pomazanie uczy was o wszystkim, jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim zostaniecie. Także trzeci rozdział, pierwszy, drugi werset. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Najmilsi teraz dziadkami Bożymi jesteśmy i jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jak On jest. Także czwarty rozdział, werset szósty. My z Boga jesteśmy, kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. Także czwarty rozdział, werset szesnasty.
i myśmy poznali miłość, którą Bóg ma ku nam i uwierzyli w nią. Bóg jest miłością i kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu i Bóg w nim. Także 5, werset 10. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, bo nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg dał o Synu swoim. To jest 5, rozdział 10, werset, także 5, rozdział 13, werset. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Także 5, rozdział 19, 20, werset. Wiemy, że z Boga jesteśmy i cały świat leży w złem. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w prawdziwym, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ten ci jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Jednak niektórzy chrześcijanie wciąż się z tym zmagają, a przecież rozwiązaniem nie jest samo badanie na dowody zbawienia w ich życiu, albo samo badanie w celu znalezienia dowodów zbawienia w ich życiu, ale raczej na wiarę w to, co Bóg powiedział w swoim słowie. Oczywiście jest to też bardzo ważne, żeby rozumieć, że jak stawia się akcenty, tak otrzymuje się wynik końcowy. To kwestia stawiania akcentów. Tak więc w całym tym liście widzimy, że boska natura zamanifestowana w dziecku Bożym jest przeciwstawiona tej, która była fałszywa. Tak więc, chociaż prawdą jest, że otrzymujemy cechy nowej natury, które zostały przedstawione przez apostoła Jana, to jednak nie ma żadnej wskazówki, że Jan uczy dzieci Boże, aby były w ciągłym samobadaniu, aby sprawdzić, czy naprawdę są takie, że cechy boskiego życia mogą być wykorzystane w pozytywny sposób. To jest kluczowe, aby rozumieć, że te cechy boskiego życia mogą być wykorzystane w pozytywny sposób. I przykładem tego może być to, że pewien młody chrześcijanin zmagał się z grzechem i starał się odnieść zwycięstwo w swoim życiu. A z powodu tych zmagań zaczynał wątpić w swoje osobiste zbawienie. Mądry starszy brat zaprowadził go do 1 listu Jana 3, rozdział 14, werset. I zapytał, czy miłujesz swoich chrześcijańskich braci i pragniesz być z nimi, czy też ich nienawidzisz? On odpowiedział, miłuję moich braci w Chrystusie. I natychmiast zobaczył, że nie musi już dłużej wątpić o swoim zbawieniu. To było wzięcie cechy życia duchowego i zastosowanie jej w pozytywny sposób. Nie przez mierzenie siebie, przez introspekcję przeciwko wszystkim objawionym cechom duchowym w wysiłku znalezienia pokoju. Beznadziejne zadanie. Jest to bardzo subtelna rzecz, ponieważ mówimy tu o akcentach w przepowiadaniu lub nauczaniu, tak samo jak o rzeczywistej doktrynie. Duch Święty nigdy nie używa wątpliwości, strachu czy legalistycznego nauczania, aby podnieść świętych, kiedy podupadają duchowo. Słowo Boże mówi, umacniajcie serce łaską. Święci mogą być zachęcani do tego, aby wiedzieli, że mają życie wieczne przez wiarę, ale to jest o wiele coś innego i to jest o wiele bardziej inne od wpędzania chrześcijan w wątpliwości przez używanie listu Jana z niewłaściwie stawianymi akcentami. Święci mogą być zachęcani do tego, aby wiedzieli, że mają życie wieczne przez wiarę i to się bardzo różni od wpędzania chrześcijan w wątpliwości przez używanie listu Jana z niewłaściwie stawianymi akcentami.
takie problematyczne jest to właśnie w Lordship Salvation, że odwraca się owce do wewnątrz. Można znaleźć kilka wyjątków od tego, gdzie jest mieszany stan wierzących i niewierzących. Widzimy to w liście do Hebrajczyków, gdzie jest mieszany tłum. Apostaci są ostrzegani, że grozi im spalenie, o czym mówi Hebrajczyków. 6 rozdział. Także warto przeczytać 1 Jana 5:13, co przed chwilą zrobiliśmy, ale jeszcze raz na niego zwrócić uwagę. Jeśli nasza pewność wynika z tego, co jest całkowicie procedurą opartą na wynikach i jeśli patrzymy na nasze zachowanie jako dowód naszego zbawienia, to chociaż de jure jesteśmy pod łaską, to jednak de facto jesteśmy pod prawem. I nie możemy jeszcze poznać zbawienia lub pewności, co widać w liście do Rzymian 7 i 8 rozdział. Pomocne są tu słowa innego wierzącego. Gdybym miał badać samego siebie przez 1000 lat, to nigdy nie znalazłbym, że jest to coś innego niż bezwartościowa, zniszczona, podła rzecz. Rzecz, którą Bóg odłożył na bok i którą mam uznać za martwą. Jak mógłbym oczekiwać, że przez takie badanie otrzymam jakiekolwiek pocieszające dowody? Niemożliwe. Dowody dla chrześcijanina nie znajdują się w jego zrujnowanym ja, ale w zmartwychwstałym Chrystusie. Im więcej może mieć do czynienia z tym pierwszym, a zajmować się tym drugim, tym bardziej jest szczęśliwy i świętszy. I tutaj powtórzę, bo nie jestem pewien, czy się nie przejęzyczyłem, tak coś mi w uszach zabrzmiało dziwnie. Im mniej może mieć do czynienia z tym pierwszym, czyli z tym zrujnowanym ja, a więcej zajmować się tym drugim, czyli zmartwychwstałym Chrystusem, tym bardziej jest szczęśliwy i świętszy. I tutaj warto zauważyć, że nawet reformowany teolog Michael Horton, komentując poglądy Johna MacArthura juniora na ten temat, stwierdza, że MacArthur, jak widzieliśmy, nie tylko zdejmuje z naszej pewności zbawienia punkt oparcia w zakończonym dziele Chrystusa, ale nawet podważająco pyta o punkt oparcia dla samej wiary. Czy wiara spoczywa w życiu i śmierci Chrystusa, czy w naszym? Musimy być ostrożni, aby nie reagować przesadnie na zagrożenie lekceważenia praw Pana przez prowadzenie owiec z powrotem do opierania się na sobie z dala od Chrystusa. Są to prawdziwe słowa Hortona, napisane przez zdolnego i bogobojnego nauczyciela, który, jak przypuszczam, sam jest w obozie Lordship Salvation. Pokazuje to, że ostrożni teologowie, tacy jak Horton, bez względu na ich stronniczość, nie są prędcy do zwracania się do wewnętrznych odczuć chrześcijan o ich zadowoleniu z praktykowania posłuszeństwa w celu szukania w nich pewności. Ktoś powiedział, że w chrześcijaństwie istnieją dwie wielkie grupy. Są tacy, którzy wiedzą, że są zbawieni, ale żyją w ciągłym strachu przed utratą zbawienia. I to można by powiedzieć, że tacy się znajdują w obozie Arminian. I są tacy, którzy uczą, że żadne prawdziwe dziecko Boże nie może być stracone, ale są w stanie ciągłego kwestionowania rzeczywistości ich własnego zbawienia. I tacy znajdują się w obozie o nazwie kalwiniści. Obie postawy są fatalnie zgubne. Dlatego, że powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni i wiedzieć, że nie utracimy naszego zbawienia. A jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to jesteś raz na zawsze zbawiony, niezależnie od tego, co mówią
swoje obserwacje siebie w środku czy siebie na zewnątrz. I tutaj, jeśli chodzi o Michaela Hortona, to była praca Chrystus Pan. No i jeszcze jest jeden cytat, który tutaj warto przytoczyć. Jak to powiedział uroczo ktoś inny, arminianie są zawsze zajęci dobrym sobą, a kalwiniści zawsze zajmują się złym sobą, ale nie zajmują się Chrystusem. Zdaję sobie sprawę, że jest to uogólnienie. Nie chcę urazić moich braci w Chrystusie, ale musimy rozważyć praktyczne rezultaty naszej teologii w życiu dzieci Bożych. Przyjmij świadectwo Boga. To tam mieszka pewność i pokój. Prawdziwa wiara i wynikająca z prawdziwej wiary pewność. Prawdziwa wiara opiera się na tym, co Bóg powiedział o swoim słowie, a nie na tym, co zachodzi w moim grzesznym sercu. Jest to przyjęcie Bożego świadectwa dotyczącego Jego Syna. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzkie, świadectwo Boże jest większe, albowiem to jest świadectwo Boże, które dał Bóg o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, czynił go kłamcą, bo nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. Tak mówi pierwszy list Jana, 5 rozdział, 9 do 10 wersetu. To naprawdę podsumowuje problem. Skąd pochodzi nasza pewność? Musi pochodzić z solidnego fundamentu Słowa Bożego, a nie z huśtań, wahań mojej duszy. William Kelly, objaśniając pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 9 do 10 wersetu. William Kelly, jeśli chodzi o komentarz do 5 rozdziału, tutaj czytamy następujące słowa. William Kelly, objaśniając właśnie pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 9 do 10 wersetu, wnikliwie i dokładnie w pełni wyjaśnił tę sprawę w następujący sposób. Zaniepokojony duch tylko dlatego, że nie jest już martwy, jest bardzo niespokojny o jego świadectwo o sobie i to wzburzenie przeszkadza mu w słuchaniu Boga o jego Synu. To jest cała sprawa, gdy ktoś wyrzekł się siebie jako nic niewartego przed Bogiem, zwykłego, zagubionego grzesznika. Tak, przyjęty Chrystus na świadectwo Boga pozwala mi całkowicie zakończyć ze mną samym to, czym Chrystus jest i co zrobił, daje pokój. Śmierć Pana jest najlepszym dowodem, że nie ma życia w pierwszym człowieku lub jego rasie. Od Kaina do krzyża. Od Kaina do krzyża, jak zły jest upadły człowiek, gdzie indziej najgorszy jest wtedy, gdy wyznaje religię i czyni ją swoją praktyką i chlubą. Tak jak od krwi Abla do nieskończenie cennej krwi Jezusa uczymy się nienawiści człowieka do łaski i prawdy Bożej w Chrystusie. Wszystko staje się jasne, choć nie zawsze od razu dla wiary. Te oczywiście zarzuty dotyczące kalwinizmu odnosiłyby się do pewnych odłamów kalwinizmu, a nie do wszystkich kalwinistów. I to jest oczywiste, że nigdy nie jest mądre malowanie całej grupy tym samym pędzlem, zwłaszcza w sprawach duchowych.
I dalej Słowo Boże nam daje świadectwo. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą. Uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. Czy jakiekolwiek świadectwo może być prostsze i jaśniejsze i mocniejsze niż to, które Bóg zawarł w tych kilku prostych słowach? Czy nie są te słowa, czy nie są one przeznaczone dla każdego, kto odczuwa potrzebę takiego miłosierdzia? O niewiarygodności nazywania wiary domniemaniem, wątpliwości, że ktoś jest uprawniony przez Słowo Boże do przyjęcia Boga na Słowo, do uznania Go, przyjęcia Boga za prawdziwego i wiernego w przyjmowaniu Jego świadectwa dotyczącego Jego Syna. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 10 werset. Czytaliśmy przed chwilką, jeszcze raz go tutaj nakreślę. Przypomnę, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, bo nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. Czy można szukać dokładniejszego dowodu na to, że człowiek, jakkolwiek religijny, według ciała wierzy szatanowi i sobie, a nie wierzy Bogu? W normalnych warunkach nikomu nie przyszłoby do głowy powątpiewać świadectwo grobowego, idącego do grobu śmiertelnego człowieka. Wszyscy tak samo jak zwykle wątpią w świadectwo Boga o nich i oskarżają wierzącego o zarozumiałość, jeśli nie o hipokryzję. Jeśli nieustannie sprawdzamy siebie, czy mamy to coś, to czy nie kwestionujemy Bożego świadectwa? Wiara mówi, Bóg oświadczył w swoim słowie, że ten, kto wierzy w Syna, ma życie. Zwątpienie mówi, nie mogę przyjąć tego świadectwa, dopóki nie zobaczę jakiegoś dowodu w moim życiu, albo dopóki jakieś wewnętrzne doświadczenie nie zajdzie w mojej duszy. Jeśli chodzi o pewność zbawienia, teoria Lordship Salvation może być postrzegana jako to, czym naprawdę jest, nierozsądnym systemem wątpliwości, który rzuca wierzącego z powrotem na legalistyczny grunt uczynków.